Kochani, dzisiaj wracam do Was ze sprawą, którą omawiałam już wcześniej na kanale Poszukiwacze Zaginionych. Chodzi o zaginięcie 7-letniego Czesia Tomaszkiewicza, nazywanego przez rodzinę i przyjaciół Darkiem. Temat i czas publikacji wybrałam nieprzypadkowo, ponieważ wkrótce przypada 25. rocznica zaginięcia tego chłopca. Kiedy rok temu publikowałam odcinek o Darku, będę o nim mówiła właśnie tym imieniem, ponieważ tak właśnie zwracali się do niego bliscy. Zatem kiedy publikowałam mój odcinek o Darku, nie było w sieci żadnych informacji, żadnych artykułów, podcastów, niczego takiego. Dzisiaj można już w internecie znaleźć kilka wpisów na temat tego zaginięcia oraz, co dla mnie chyba najważniejsze, chłopczyk widnieje już wreszcie w bazie Itaki. Do tej pory nie widniał przez 24 lata swojego zaginięcia. Napisałam również artykuł o Darku do magazynu Reporter. Miałam również przyjemność rozmawiać o tej sprawie z reporterem jednego z telewizyjnych programów zajmujących się sprawami kryminalnymi i mam nadzieję, że uda się przedstawić sprawę Czesława Darka w telewizji. Trzymajcie za to kciuki. Chłopiec urodził się 18 lipca 1989 roku i jeśli żyje, ma dziś 32 lata. Jego rodzice, Halina oraz Marian, mieli już dzieci z poprzednich związków, jednak Darek był ich jedynym wspólnym dzieckiem. Tak naprawdę, jak wspomniałam, nadano mu imię Czesław na pamiątkę dziadka, czyli ojca Mariana, jednak nikt w domu nie nazywał go tym imieniem. Dla wszystkich od zawsze był Darkiem, a nawet Dareczkiem. Dziecko nosiło nazwisko matki, Tomaszkiewicz, choć w Polsce zwyczajowo dzieciom nadaje się nazwisko ojca. Tutaj decyzja rodziców była inna. Nikt już dzisiaj nie wie, dlaczego tak się wydarzyło. Dodam tylko, że ojciec chłopca nosił nazwisko Jaroszewicz. Chłopiec wychowywał się w Choszcznie, 15-tysięcznym miasteczku w ówczesnym województwie gorzowskim. Obecnie miasto należy do województwa zachodniopomorskiego. Darek mieszkał w kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Jako dziecko był bardzo grzeczny i pogodny, chętnie bawił się z dziećmi z sąsiedztwa i nigdy nie narzekał, choć w jego rodzinnym domu nie działo się najlepiej. W taki sposób opisuje dziecko jego ciocia, pani Agata, choć pod moim filmem na kanale Poszukiwacze Zaginionych pojawiły się komentarze o tym, że dziecko nie było dostatecznie zadbane i że Darek bywał niegrzeczny, a wręcz wulgarny w stosunku do sąsiadów. Być może dziecko odreagowywało sytuację w domu, ponieważ jego ojciec miał problemy z alkoholem i w domu zdarzały się również kłótnie. Matka, pani Halina, również miewała dni, kiedy spożywała alkohol. Dbała jednak o syna, a w domu zawsze utrzymywała idealny porządek. Choć rodzina mieszkała w maleńkiej kawalerce, to w mieszkaniu zawsze było bardzo czysto, każda rzecz miała swoje miejsce i rodzice spali w pokoju, który należał do tego mieszkania, natomiast Darek miał swój tapczanik w kuchni. Rodzina miała spore problemy finansowe. Pani Halina starała się jednak znajdować jakieś prace dorywcze, o stałą pracę było bardzo trudno. Pan Marian natomiast, według świadków, był człowiekiem leniwym i stronił od pracy, pozostając na utrzymaniu żony bądź siostry czy innych członków rodziny, którzy starali się wesprzeć ich ze względu na małego Dareczka. Pani Agata mówi, że starała się przekazywać jedzenie lub ubranka i zabawki dla dziecka, ponieważ bała się, że gdyby przekazała bratu pieniądze, to mógłby on spożytkować je na alkohol. Darek uczęszczał do lokalnego przedszkola i sprawiało mu to dużo radości, ponieważ mógł wówczas bawić się z innymi dziećmi, a wiadomo, że chłopiec był towarzyski. Uwielbiał również odwiedzać swoją babcię, mamę ojca. Mieszkała ona w Choszcznie i chłopczyk bardzo często był tam przez mamę zaprowadzany. Z uwagi na to, że w domu się nie przelewało, Darek zbierał butelki, które później wymieniał w sklepie na drobne pieniądze. Kupował sobie za nie słodycze, najczęściej lody. Pani Ania, koleżanka Darka, wspomina, że chłopiec wołał ją, gdy miał pieniądze i proponował, że podzieli się z nią lodami czy innymi słodyczami, które planował kupić.
Chłopczyk był bardzo gadatliwy, zawsze mówił, co robił, co działo się u niego w domu. Nie bał się nikogo i był bardzo ufny. Może nawet za bardzo. I cechą wyróżniającą go było to, że się delikatnie jąkał. Miał też dość nietypowy głos z taką charakterystyczną, lekką chrypką. Darek był szczupły, drobny, miał śliczne, ciemne oczka, ciemne, kręcone włosy i dość ciemną karnację. Na zdjęciach widać, że był ślicznym i radosnym dzieckiem. W poniedziałek 2 września 1996 roku Darek miał pójść do pierwszej klasy. Bardzo się z tego powodu cieszył i nie mógł się już doczekać tego dnia. 1 września przypadał w niedzielę, dlatego rozpoczęcie roku szkolnego miało nastąpić kolejnego dnia, czyli 2 września. Darek bardzo czekał na ten dzień, jednak do szkoły nigdy nie poszedł. 9 sierpnia 1996 roku, na 9 dni przed 7 urodzinami oraz na 24 dni przed pójściem do pierwszej klasy, Czesław Darek Tomaszkiewicz zaginął. Tego dnia siostra jego ojca, pani Agata, była na miejskiej plaży nad wodą ze swoimi dziećmi. Darek bawił się w okolicy i kiedy zauważył ciocię, podbiegł, żeby się z nią przywitać. Chwilę porozmawiali, chłopiec ucieszył się na widok pani Agaty i radośnie się do niej uśmiechał. Kobieta od razu zapytała chłopca, z kim przyszedł. Bała się, że małe dziecko przebywające nad wodą bez opieki mogłoby sobie zrobić krzywdę. Wówczas chłopiec powiedział, że jest z wujkiem, a pani Agata nie dopytywała o szczegóły, kogo ma na myśli, po prostu uznała, że jest z kimś z rodziny. I do dziś pani Agata żałuje, że nie zapytała lub nie poszła za Darkiem, żeby zobaczyć tego tajemniczego wujka, którego niestety pani Agata wtedy nie widziała. Pani Agata tego wujka nie widziała, ponieważ miał on czekać na Darka trochę dalej w niewielkim zagajniku. Tego dnia było bardzo gorąco, chłopiec biegał po plaży w majteczkach i tak zapamiętała go pani Agata. Również pani Ania, koleżanka Darka, przebywała tamtego dnia na plaży, bawiła się i pamięta, że widziała wówczas swojego kolegę Darka. I w jej pamięci utkwiła jej taka informacja, że w trakcie zabawy Darek powiedział do niej, że chce iść do parku na siusiu. Poszedł i nie wrócił. I taka myśl prześladowała panią Anię przez wiele lat. Jednak po latach udało się zweryfikować, że pani Ania, będąc wówczas 7-letnią dziewczynką, najprawdopodobniej źle zapamiętała tamten dzień i najprawdopodobniej 2 różne dni zlały się w jeden. Byłoby to naprawdę przerażające, gdyby okazało się, że chłopiec oddalił się za potrzebą do parku i zniknął. W rzeczywistości było tak, jak przedstawia sprawę pani Agata. Otóż Darek miał odejść z tajemniczym wujkiem. W zasadzie rodzinie do dziś nie udało się ustalić, kim był ten mężczyzna, z którym tamtego dnia rozmawiał Darek. Ten trop nadal jest sprawdzany i pani Agata stara się ustalić, o kogo mogło wówczas chodzić. Problem polega jednak na tym, że Darek był dzieckiem niezwykle ufnym i szybko spoufalał się z ludźmi, no i połowę swoich sąsiadów nazywał wujkami, a sąsiadki ciociami. Jeśli ktokolwiek z moich widzów wie coś na temat tego, z kim Darek bawił się tamtego dnia, kto mógł być tym tajemniczym wujkiem, proszony jest o kontakt. Wszystkich, którzy posiadają informacje, natychmiast skontaktuję z ciocią Darka. Możecie oczywiście zgłaszać wszelkie swoje uwagi na policję. Podobno są świadkowie, którzy wiedzą, z kim tamtego dnia miał być widziany Darek. Pani Agata od dłuższego czasu usiłuje zdobyć jego nazwisko. Póki co bezskutecznie. Podobno w dniu zaginięcia Dareczka mężczyzna ten miał być widziany z około 7-letnim chłopcem, a wiadomo, że człowiek ten nie miał dzieci, tak mówili świadkowie. Dlaczego zatem nikt nie podał pani Agacie jego nazwiska? Skoro wiedzieli, że nie ma dzieci, to znaczy, że wiedzieli, kim ten człowiek jest. Policja podobno dotarła do niego, przesłuchała go, ale nie zdradzili rodzinie zaginionego chłopca tożsamości tego mężczyzny. Przesłuchanie miało zaprowadzić ich do wniosku, że mężczyzna ten nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziecka. Ta informacja oczywiście pochodzi od rodziny zaginionego chłopca. Czy tak było? Naprawdę tego niestety nie udało mi się zweryfikować. Wróćmy jeszcze do dnia zaginięcia, 9 sierpnia 1996 roku.
Po tym, jak Darek spotkał swoją ciocię na miejskiej plaży w Choszcznie, chłopiec miał udać się do swojego domu, do kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Pobiegł do mieszkania i powiedział mamie, że jest głodny. Poprosił o kanapkę, mama przygotowała dziecku przekąskę, następnie Darek zapytał, czy mógłby zabrać z domu worek jutowy, ponieważ potrzebuje go do zabawy. Mama dała dziecku worek, o który prosił i tak chłopiec miał wyjść tamtego dnia z kanapką w jednej dłoni i workiem w drugiej. Po tym jak przestąpił próg, wychodząc z mieszkania, nikt go już więcej nie widział. Czy poszedł z tym workiem do wujka, o którym wcześniej wspomniała ciocia? A może nigdy nie wyszedł z domu z żadnym workiem? Tej informacji nie da się potwierdzić bez wnikliwego śledztwa w tej sprawie i tylko zeznania świadków mogą sprawić, że prawda o zaginięciu Darka wyjdzie na jaw. Kiedy zatem według zeznań rodziców dziecko nie pojawiło się wieczorem w domu, rodzice zaczęli go szukać. Chłopca nigdzie jednak nie było. Zaginięcie Darka zgłoszono na policję i zaczęły się gorączkowe poszukiwania. Policjanci początkowo uznali, że chłopiec mógł uciec z domu, ale ta wersja jest raczej mało prawdopodobna. Darek nie miał ukończonych nawet 7 lat i nie sądzę, by był w stanie uciec na tyle skutecznie, by przez te wszystkie lata nie został odnaleziony. Na miejsce zaginięcia sprowadzono również psy tropiące, ale te działania nie przyniosły rozwiązania. W mieszkaniu Darka i jego rodziców znaleziono ślady krwi. Policja założyła, że mogło dojść do wypadku w mieszkaniu i krew należy do dziecka. Badania laboratoryjne wykazały jednak, że krew należy do Mariana Jaroszewicza, ojca Darka. Miał on się skaleczyć kilka dni wcześniej. A skoro nie można było dziecka znaleźć w domu, zaczęto brać pod uwagę wersję związaną z utonięciem. Darek mógł wpaść do wody przy miejskiej plaży w Choszcznie. Policja zapowiadała przeszukanie jeziora i pani Agata, która bardzo mocno zaangażowała się w poszukiwania bratanka, prosiła policjantów, by powiadomili ją o terminie przeczesywania wody. Po pewnym czasie dowiedziała się od policji, że oni już wodę sprawdzili i jak twierdzi, nie powiadomili jej o tym wcześniej. Mijały kolejne dni, tygodnie, a po Dareczku nie było żadnego śladu. W rodzinie zaczynało dochodzić do spięć. Pani Agata przyznaje, że zaatakowała matkę bratanka, Halinę, i zarzucała jej to, że kobieta nie dopilnowała własnego dziecka. Szybko jednak ochłonęła i przeprosiła bratową. Jest wiele zaginięć dzieci i oskarżanie siebie wzajemnie nie pomaga w poszukiwaniach. Jedyne, co rodzina mogła zrobić, to działać wspólnie. Poszukiwania nie przynosiły rezultatów. Ciocia w latach 90. dopytywała policjantów, czy mają jakieś tropy, jakichś podejrzanych, czy kogoś przesłuchali. Policjanci nie dzielili się jednak informacjami na temat swoich działań. Mieli nawet odpowiedzieć, że to są ich zadania i oni robią wszystko jak należy. Obiecywali przy tym, że jeśli czegoś się dowiedzą, natychmiast dadzą znać. Czas mijał, jednak w tej sprawie nadal nic nie było wiadomo. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, rodzina zaginionego Darka również korzystała z pomocy jasnowidzów. Kiedy dziecko zaginie, rodzina nie myśli logicznie, oddaje wszystko, co ma, żeby je odzyskać. Rodzina była przez jasnowidzów traktowana w różny sposób. Jedni pomagali z empatią, inni czekali tylko na zapłatę i wskazywane przez nich tropy również nie przyniosły żadnego przełomu w śledztwie. Pani Agata nie poddawała się w poszukiwaniach i to ona z całej rodziny najbardziej zaangażowała się w tę sprawę. Pukała od drzwi do drzwi, pytała, czy ktoś widział jej bratanka. Rozklejała również po mieście i w okolicy plakaty. Jednak ktoś w Choszcznie notorycznie je zrywał. Kobieta zgłosiła ten fakt na policję, a oni odpowiedzieli jej, że pewnie robią to dzieciaki. Jednocześnie wiadomym jest, że dzieci bardzo się wówczas bały, nie wychodziły też same z domów, a ich rodzice z pewnością nie pozwoliliby na zrywanie plakatów o zaginionym dziecku. Dlaczego więc ktoś miałby się trudzić po to tylko, żeby zrywać plakaty w całym mieście? Jaki mógł mieć cel? Czyżby były to wyrzuty sumienia kogoś, kto stoi za zaginięciem Darka?
Sąsiedzi bardzo szybko rzucili cień podejrzeń na rodziców chłopca. Ktoś twierdził, że widział ojca Darka jadącego na rowerze wieczorem w dniu zaginięcia chłopca. Miał mieć przy sobie jutowy worek przerzucony przez rowerową ramę. W worku coś było i był to dokładnie taki sam worek, o jaki tego dnia według mamy miał prosić Darek. Jedna z sąsiadek mówiła, że w dniu zaginięcia Darka u Mariana i Haliny odbywała się libacja alkoholowa i dziecko miało zostać przez kogoś przypadkowo pchnięte w jej trakcie i miało uderzyć głową o piec i umrzeć w wyniku odniesionych obrażeń. Ktoś inny opowiadał, że Darek został sprzedany. I plotek na temat zaginięcia chłopca było bardzo dużo. Żadnej nie udało się potwierdzić, żadnej też nie można stuprocentowo wykluczyć. Zapytałam panią Agatę, co sądzi o tych plotkach i powiedziała, że słyszała o nich. Nie wyklucza oczywiście takiego przebiegu zdarzeń, uważa jednak, że jeśli za śmiercią Darka stoi jej brat czy też bratowa, ona nie będzie ich broniła, nie będzie ich wybielała, ponieważ zależy jej na sprawiedliwości dla bratanka. Oczekuje jednak dowodów. Jeśli ktoś uważa, że to jej brat czy bratowa zamordowali chłopca, to pani Agata oczekuje, że ktoś to udowodni. A dowodów póki co nie ma. Dlatego pani Agata wierzy, że chłopiec, a teraz już dorosły mężczyzna, żyje i że wreszcie się odnajdzie. Może ktoś z państwa słuchających pamięta coś z tamtego dnia i może podejrzewać lub nawet wie, co stało się z Darkiem, a właściwie Czesławem Tomaszkiewiczem. W 2010 roku zmarł ojciec chłopca, a w 2018 roku pani Halina powiedziała swoim bliskim, że wezwano ją na przesłuchanie. Policja była przekonana, że kobieta coś wie na temat zaginięcia syna, jednak na przesłuchaniu nie padły żadne istotne słowa, które mogłyby wnieść coś do sprawy. Policja chciała również przesłuchać panią Halinę przy użyciu wariografu, potocznie nazywanego wykrywaczem kłamstw. I tu znowu pojawiają się plotki. Otóż jedna z sąsiadek twierdzi, że Halina miała wypytywać ją na temat tego, jak działa wariograf i na czym polega jego działanie. Miała również pytać, czy da się to urządzenie oszukać. Są to jednak wyłącznie słowa sąsiadki, których nie możemy zweryfikować. Halina Tomaszkiewicz zmarła w szpitalu, zanim doszło do przesłuchania i według ubiegłorocznych ustaleń pani Agaty słowa Haliny o przesłuchaniach prawdopodobnie nie były prawdą. Pani Agata umieściła na swoim profilu facebookowym zdjęcie Darka z informacją o jego zaginięciu i post błyskawicznie udostępniono kilkadziesiąt tysięcy razy. Jakaś kobieta napisała komentarz, że Darek żyje, ale nie ma zamiaru wrócić do swojej rodziny. Ktoś inny przesłał zdjęcie młodego mężczyzny, który łudząco przypomina nie tylko Darka, ale również jego ojca i innych mężczyzn w rodzinie. Nie zgadza się tylko wiek. Kontakt z tym chłopakiem został nawiązany, ale wszystko wskazuje jednak, że nie jest to Darek, choć dużym zaskoczeniem było również miejsce jego zamieszkania, ponieważ było to raptem kilkadziesiąt kilometrów od Choszczna. Dzisiaj również pojawiają się wspomnienia sąsiadek, które twierdzą, że wiedzą, co mogło stać się z Darkiem. Jedna mówi na przykład o tym, że Darek miał zostać zawołany przez kierowcę siedzącego w zaparkowanym niedaleko ich domu samochodzie. Mężczyzna ten miał proponować dziecku cukierki, a ponieważ w domu się nie przelewało i Darek nieczęsto otrzymywał słodycze, to mógł się skusić na przyjęcie takiego prezentu. Jednak jeśli kobieta miała coś takiego widzieć, czy nie zgłosiłaby tego wcześniej na policji? Inna sąsiadka twierdzi, że to ojciec zrobił dziecku krzywdę. Twierdziła, że wie to od matki zaginionego Darka. Czyli mamy już dwie zupełnie sprzeczne ze sobą wersje. W artykule, który udało mi się znaleźć w bibliotece cyfrowej, pojawiają się natomiast informacje o tym, że Darek miał być widziany w sklepie z jakimś nieznanym mężczyzną, czyli ta sama wersja, do której dotarła pani Agata. Możemy tak gdybać i zastanawiać się nad tym, co mogło się stać, jednak póki sprawa nie zostanie rozwiązana, póki nie znajdzie się świadek, który powie policji, co stało się z Darkiem, to jego rodzina nie dowie się o tym, gdzie jest Darek.
Co zatem mogło stać się 9 sierpnia 1996 roku w Choszcznie? W zasadzie wszystko, dosłownie wszystko, począwszy od utonięcia przez wypadek, uprowadzenie czy też skrzywdzenie dziecka przez kogoś z lokalnej społeczności, aż po zabójstwo z premedytacją. Jeśli coś wiecie w tej sprawie, podzielcie się swoją wiedzą z policją. Tylko wówczas prawda wyjdzie na jaw. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie niniejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!